Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, czyli część z pytaniami od widzów. Pytania możecie oczywiście zadawać w tym momencie w formularzu pod wideo i na te pytania za chwilę będą odpowiedzi, a za chwilę pytania, dokładnie te, które padały w ciągu ostatniego tygodnia, najczęściej na dnarynków.com. Te pytania, które tam najczęściej się powtarzały, które były najciekawsze, dokładnie teraz omówimy szybko i konkretnie i z wykresami. Zatem prośba do reżyserki o podrzucenie pytań tych, które były najczęściej zadawane, najciekawsze. Pierwsze z nich to e, pytania do Dena. Ciekawie zaczynają wyglądać wykresy surowców rolnych, np. przykład pszenicy i kawy. Może to już czas zacząć inwestować w surowce rolne, przecież kiedyś były modne. E, no to e, zobaczcie, moi drodzy, dokładnie dla was specjalnie na tych dwóch wykresach, na zasadzie na jednym wykresie dwie informacje. Na żółto ceny pszenicy w dolarach, e, na czarno ceny kawy w dolarach i o na dole ostatnie. Dwa lata, 2013 i 2014 rok. No, kawa na czarno, pszenica na powiedzmy taki kolor żółty, i czy to już moment, żeby inwestować? No, jeżeli spojrzymy na tą pszenicę, to faktycznie jest ona po dużych spadkach, a więc jest tutaj. Wcześniej kosztowała no, blisko 100% więcej. Czy to jest argument, żeby kupić? Moim zdaniem absolutnie nie. Z drugiej strony mamy kawę, kawa, która w ciągu zaledwie ostatnich 6-7 miesięcy zyskała blisko 70%. To, to na czarno. I czy to jest argument, żeby kupować? Moim zdaniem również absolutnie nie. Więc surowce rolne, jak widać, zachowują się diametralnie różnie. Pszenica potrafi spaść 50%, a w tym czasie kawa potrafi urosnąć 70%. I naprawdę konia rzędem temu, kto potrafi wytłumaczyć, dlaczego akurat tak dokładnie się to wydarzyło. Na razie, jeżeli chodzi o surowce przy spadającej inflacji, przy wciąż dosyć ostrożnych zakupach e, ze strony inwestorów instytucjonalnych, ja bym dla surowców dał duży znak zapytania tych rolnych, tych rolnych, które mają być alternatywą dla pozostałych inwestycji. Na razie odłożyłbym to na półkę. To bardzo zmienne rynki, jak sami możecie zobaczyć i specjalnie nieprzewidywalne. Jeden rośnie, jeden spada, bez w sumie większego e, przełożenia na to, co się dzieje w gospodarkach. No bo czy da się kawę, czy pszenicę powiązać z tym, co się dzieje w Europejskim Banku Centralnym, czy też w Amerykańskim Banku Centralnym? Na razie tym bym się nie zajmował, więc surowce rolne, ciekawostka, tak, do portfela Fela, raczej nie. Zobaczmy, co jeszcze interesowało was na w ciągu ostatniego tygodnia. O co jeszcze pytaliście na dnarynków.com. E, oczywiście były pytania o Polskę, bo pytanie kolejne to, czy polska giełda w końcówce roku zanotuje mocny wzrost? No chcielibyśmy ten rajd świętego Mikołaja, chcielibyśmy wzrosty, bo tych wzrostów trochę mało. No i tutaj dokładnie na tym wykresie specjalnie dla Państwa wykres warszawskiego indeksu giełdowego, czyli po prostu warszawskiej giełdy od początku roku, czyli dokładnie od początku 2014 roku. To tu był styczeń na samym początku, tutaj mamy grudzień i jeszcze ten miesiąc do przodu. Czy to będzie mocny wzrost? No niestety nic na to specjalnie nie wskazuje. Jeżeli spojrzymy na cały rok, to zaledwie zmiana, ta zmienność od dołka do absolutnego szczytu sięgnęła zaledwie, można powiedzieć, 12%. Czyli jakby ktoś kupił w maksymalnym dołku i sprzedał na maksymalnej górce, to zarobiłby 12%. No niespecjalna zmiana. A teraz no, a teraz do końca roku myślę, że nie ma co specjalnie się oszukiwać. Nie będzie specjalnie dużych e, wahań, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne poza tym Europejskim Bankiem Centralnym. Z polskiej gospodarki też już najważ, najważniejsze informacje praktycznie znamy. Do końca roku Rada Polityki Pieniężnej stóp nie obniży w tym roku, a hossa na obligacjach wydaje się na chwilę wyczerpana. Zatem, no zatem to, czego można było oczekiwać, to właśnie taki nadal wąski przedział i raczej te okolice, gdzie w tej chwili jesteśmy. W ciągu najbliższych trzech tygodni nie spodziewałbym się, aby raptem coś się wyjątkowego zmieniło, no bo na tą chwilę żadnych wyjątkowych Danych informacji z polskiej gospodarki nie będzie. Zatem, czy jest szansa na rajd świętego Mikołaja? Jedynie, jeżeli będziemy wpłacali na programy emerytalne na Iken lub na X i te pieniądze będziemy kierowali na rynek, to wtedy być może trochę, ale to chyba jeszcze w tym roku nie będą aż takie pieniądze, aby faktycznie mogły sprawić, że będziemy mieli hossę na polskim rynku. Zatem, polski rynek do końca roku, nudno. Ale na szczęście stabilnie. I to też będzie dobry wynik, a kolejny rok powinien być pod tym względem na razie lepszy. No więc już wiemy, co z polską giełdą do końca 2014 roku. To zobaczmy, co jeszcze was interesowało, i jakie jeszcze były pytania. A, właśnie pytanie o Chiny. E, panie Pawle, u nas PMI, czyli polski PMI, o dziwo wzrósł, w Chinach spadł. Czy to już czas uciekać z Chin? A jeśli tak, to dokąd uciekać z tych Chin? E, ci którzy, z Państwa, którzy regularnie oglądają DNA rynków, wiedzieli, że mówiliśmy o chińskiej giełdzie jako dobrym miejscu do części inwestowania swoich środków, a więc ta chińska giełda nawet pojawiła się przez moment w portfelu DNA rynków. A teraz proszę zobaczyć. Chińska giełda dokładnie na tym wykresie, czyli indeks Shanghai. Szanghajski. Indeks szanghajski, który w no mniej więcej ostatnie dwa miesiące urósł o 45%. Tak, jeżeli chodzi o ten dołek dokładnie tu zaznaczony na tym miejscu, do tego na górze to jest 45%. No, niezły wzrost, można by powiedzieć, a dziś jeszcze dołożył 2%. Czy to jest moment, aby uciekać z tych Chin? Na pewno, jeżeli ktoś jest mocno zainwestowany w Chinach, to jest to już moment, kiedy należy zacząć się zastanawiać, co dalej. Proszę zobaczyć 40% wzrost ostatnio widzieliśmy na giełdzie japońskiej. No i potem przyszły 15% spadki, które wielu bardzo, bardzo zabolały. Czy teraz taki sam scenariusz może spotkać Chiny? Na razie Chiny zyskują na taniejącej ropie. Zyskują na tanim surowcu i na taniej produkcji, ale to nie będzie trwało wiecznie. Wiecznie po pierwsze, a po drugie, no 40% wzrost to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza w dwa miesiące. To już jest hiperbolka i to się może skończyć również. Dobrze, 50% wyżej, albo i 100% wyżej, albo już za chwilę, czyli dosłownie za moment. Moim zdaniem to nie jest jeszcze moment, aby uciekać całymi pieniędzmi z Chin w żadnym wypadku, ale pokazywać, że na Chinach dało się w tym roku zarobić i to e, dużo, więc przynajmniej część pieniędzy z tego ryn rynku chińskiego już powoli można zgarniać, przynajmniej część zysków zrealizować, żeby potem nie pluć sobie w brodę, jak to fatalnie straciłem, takie piękne zyski. A więc Chiny jeszcze jak najbardziej tak zyskują na taniej ropie, i na ten moment na razie z Chinami bym powiedział takie pół na pół. To, co już jest zainwestowane, niech będzie, a to, co już jest zarobione, niech przynajmniej wyląduje w naszej kieszeni i niech przyjdzie na polski rynek. Wbrew pozorom, może być to lepsze rozwiązanie. A więc z Chin jeszcze bym nie uciekał całkowicie, a na razie indeksy PMI też w Chinach dramatycznie nie wyglądają. Zysku będą dużo, dużo lepiej wyglądały za grudzień i za styczeń, jak tylko tanie surowce e, odbiją się na Produkcji chińskiej. Dobra, to wiemy już co z Chinami. To zobaczmy jeszcze, co Was interesowało i o co pytaliście. Dnadenarynków.com. Panie Pawle, co Pan myśli o inwestycji w perspektywie dwóch lat w rynek brazylijski? No, skoro mówimy o rynkach wschodzących, była Polska, były Chiny, no to też czas na Brazylię. A więc dokładnie, giełda w Brazylii na tym wykresie i pytanie, czy warto inwestować na tym rynku brazylijskim? No, to trochę trudne pytanie, bo proszę zobaczyć, tutaj są ostatnie 4 lata. No i widać, że 2011 rok, no to jeżeli chodzi o giełdę, to było w dół. 2012 rok to też było w dół. 2013 rok. No to takie mniej więcej trochę w górę a 2014 to raczej poziomo. Ostatnie 4 lata i specjalnie perspektywy dobrej dla Brazylii nie ma. Po mistrzostwach świata w piłce nożnej niestety duże inwestycje już były, pod to już kupowano. No a teraz na razie perspektywa jest dla brazylijskiej giełdy i dla brazylijskiej gospodarki w jedną stronę po prostu w dół, zwłaszcza jak surowce rolne będą taniały, to niestety Brazylia też na tym będzie tracić. Więc perspektywa dwóch lat na rynku brazylijskim który jest bardzo, bardzo odległy od polskiego, tylko w kontekście e, zysko, zyskiwania na dywersyfikacji, czyli na takim rozróżnieniu swoich inwestycji, żeby były rozrzucone po całym świecie, ale na pewno nie pakowałbym tam absolutnie więcej niż 5-10% portfela, bo zmiany, jak widać na tym rynku, na razie nie są specjalnie dobre. Na razie szło w dół, szło w dół i potem się zatrzymało. To wcale, moim zdaniem, nie oznacza, że dalej perspektywy są dobre. Zatem wniosek stąd prosty. Brazylia, Raczej w ostateczności, jak już naprawdę chcemy poszaleć i nie mamy specjalnie pomysłu to zrobić, no to wtedy taka Brazylia. Ale w innym przypadku te dwa lata dla Brazylii mogą być bardzo, bardzo różne. Mieliśmy wybory prezydenckie, mieliśmy duże inwestycje związane z mistrzostwami świata. A kolejne dwa lata? No dosyć spora zagadka. Proszę zobaczyć, że w 2011 roku też się wydawało tutaj dokładnie, że będzie lepiej, a tymczasem było tylko gorzej. A to był rok, kiedy rynki wschodzące były na topie. Co się stanie, kiedy rynki wschodzące przestaną korzystać z taniego dolara, aż strach pomyśleć? Więc na razie Brazylia zdecydowanie w odstawce. To już mamy Chiny, mamy Polskę i Brazylię i wszystkie pytania, które były zadane w ostatnim tygodniu na dnarynków.com. Teraz czas na pytania na żywo od widzów, a więc prośba do reżyserki o podrzucenie pytań i o co pytacie w tej chwili. Beniusia pyta, czy warto jeszcze kupować akcje w Stanach, licząc na zysk do końca roku, czy lepiej czekać na korektę i dopiero wtedy. Czy pańskim zdaniem kurs euro-jen dalej będzie rosnąć, a euro-dolar spadać? O, sporo pytań, zacznijmy od tych walutowych. Jeżeli chodzi o dolara-jena, myślę, że tu się absolutnie nic nie zmieni. Jeżeli chodzi o część dolarową, to dolarów jest mniej, bo ich nie drukują, a jeżeli chodzi o jeny, to tych jenów jest więcej. Zatem stąd prosty wniosek, że jen powinien kosztować mniej, dolar więcej, a więc Kurs dolara do jena powinien dalej rosnąć, a więc dalej stąd nadzieje na hostce w Japonii. No to mamy dolara jena rozpracowanego. Drugie pytanie było o euro do dolara i tu dokładnie ta sama historia, tyle tylko, że tych euro ma być dodrukowywanych bardzo dużo, tu aż w sensie dwie strzałki narysujemy, a dolarów dodrukowywanych już nie ma. Stąd też wniosek prosty, że jeżeli chodzi o euro, to ono powinno być warte mniej, jak euro warte mniej, to euro dolar niestety w dół. Na Wydaje się, że taką psychologiczną barierą w tym przypadku będzie 1,20, bo to bardzo często mm, prowokowało do tego, aby faktycznie Europejski Bank Centralny zaczynał interweniować i wbrew pozorom umacniać wtedy euro, aby ono nie było za słabe. To oczywiście skutek tego, że Europejski Bank Centralny jest największym e, następcą niemieckiego banku centralnego, a ten starał się, aby waluta nie była za słaba. No to mamy już dwie pary walutowe i jeszcze jedno pytanie było o e, indeks, o S SP500, czyli po prostu co z wzrostami w Stanach. Czy warto już kupować? Na razie dane z Ameryki są wybitnie dobre. Bym aż powiedział, że aż strachliwie dobre, że trudno sobie wyobrazić, aby mogły być lepsze. No ale kiedy dane są tak dobre, to trudno nie kupować, więc kupowałbym w tej chwili i kupowałbym również po korekcie. Czyli po prostu, jeżeli dopóki to ten spadek sięga 5-7%, to nie jest nic strasznego. Kiedy będzie? Można inwestować w Stanach więcej, bo na razie zdecydowanie w Stanach inwestujemy łyżeczką, a nie chochlą. Jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko i każdy wpłacony pieniądz w tej chwili w Stany trzeba uwzględniać, że może stracić spokojnie 10-12%. To będzie normalny zasięg korekty po tak dużych wzrostach. A więc łyżeczką tak pod dobre dane, ale jak zacznie się korekta, wtedy będziemy mogli mówić o jakichś większych inwestycjach. Na razie tylko i wyłącznie tą łyżeczką. Spokojnie, regularnie, żadna Hossa nam nie ucieknie i nie ma co się specjalnie z nią ścigać, bo wtedy tylko łatwo o straty. No to mamy już tą, to pytania, a wszystkie trzy rynki rozpracowane. Zobaczmy, co jeszcze Was interesowało, jakie jeszcze pytania są. Marek pyta, jakie prognozy na pierwszy kwartał 2015 roku na polskie Misie, czyli małe i średnie spółki. No to niezwykle trudne pytanie, bo uzależnione w największym stopniu, moim zdaniem, od pogody, od tego, co się faktycznie będzie działo, czy rzeczywiście będzie mieli tak dobrą i lekką zimę, jak w zeszłym roku, czy też może będzie dużo bardziej chłodna i wtedy te polskie misie będą w dużo gorszej kondycji, zwłaszcza te produkcyjne misie. No ale, skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Na pierwszy kwartał 2015 roku, jeżeli chodzi o te polskie misie, to na razie nie oczekiwałbym specjalnie większej zmiany niż plus 5, minus 5%, a to dlatego, że jeżeli chodzi o, tu weźmy w nawiasie, a to dlatego, że jeżeli chodzi o polskie dane gospodarcze, to na razie nie ma specjalnie pod co rosnąć. No, mamy tego pmi trochę wyższego, mamy trochę lepszą produkcję, troszeczkę lepsze, lepszą sprzedaż, ale to nie będą duże zmiany. Kiedy będą duże zmiany? Kiedy właśnie Europejski Bank Centralny zacznie drukować swoje euro. No wtedy ta perspektywa się absolutnie zmieni i będziemy raczej mówili o plus 15 do plus 10%. Ale to w sytuacji, kiedy Europa zacznie drukować swoje pieniądze. No Na razie to jest zapowiadane, ale nie jest zrealizowane, więc dla polskich misiów powinno być stosunkowo dobrze. Przynajmniej ten początek roku, jeżeli pod warunkiem jeszcze taka gwiazdka, pogoda nie popsuje nam szyków. A więc tych misiów można by się nawet trochę przytrzymać. Zobaczmy, co jest dalej. Maciek pyta, co rajd Świętego Mikołaja? Już się skończył, czy dopiero przed nami? No, jeżeli chodzi o rajd Świętego Mikołaja, to tak jak mówiliśmy w tej części, czy jest szansa na rajd y, dokładnie z polską giełdą? To dokładnie był ten wykres, omawiany dokładnie w tym odcinku DNA Rynków, więc specjalnie na ten rajd bym nie liczył. Końcówka roku to na ogół czas dużo, dużo spokojniejsza, a specjalnie fundusze, inwestorzy, zarządzający nie mają co wyciągać tych indeksów, czyli nie mają co kupować na siłę, żeby było tylko wyżej, bo ten rok, tak z perspektywy polskiego rynku, akcji jest trochę stracony, to nie będą duże wzrosty, to też nie będą duże spadki, a więc nie ma co się wysilać i zwiększać kosztów handlowania. A więc Rajd, niestety, ten w tym roku tylko dotyczył chińskiego rynku. Na polskim rynku specjalnie bym się go nie spodziewał. Zobaczmy, co jest dalej. Maciek pyta, o co chodzi z tymi seriami kontraktów co kwartał? O, to jest bardzo dobre pytanie do naszego cyklu Spokojnie to tylko ekonomia, i dokładnie to pytanie pozwolę sobie wytłumaczyć w kolejnym odcinku, bo tu przyda się trochę rysowania. Te rysowanie trzeba przemyśleć, aby było z sensem, więc w kolejnym odcinku DNA Rynków powróci cykl Spokojnie to tylko ekonomia i będzie o kontraktach terminowych, o dużej spekulacji, dużych pieniądzach, no i o tych zmianach. Więc kontrakty terminowe zostawiamy na kolejny tydzień. To świetne pytanie, dziękuję. Dziękujemy I zobaczmy, co jest z tej bieżączki, z tej rynkowej bieżączki. O również Konrad pytał o edukację, panie Pawle. Jaka jest różnica między certyfikatami inwestycyjnymi typu tracker a funduszami typu ETF? To również świetne pytanie do spokojnie to tylko ekonomia do naszego cyklu edukacyjnego. W tej chwili śmiało można powiedzieć, że za dużej różnicy nie ma, jeżeli chodzi o wynik dla nas. Różnica jest w tym, kiedy jak taki fundusz inwestycyjny, który emituje certyfikaty, czy też fundusz ETF właśnie emituje swoje jednostki uczestnictwa. To jest trochę różnicy, kto nam zabezpiecza wynik. No ale to o tym też w szczegółach możemy powiedzieć. W cyklu spokojnie to tylko ekonomia świetnie. Dwa pytania spokojnie już do tego cyklu mamy. Tych pytań się trochę już nazbierało, więc możemy śmiało wrócić z naszym cyklem. Zobaczmy, co jeszcze Was interesowało. A, portfel DNA Rynków. Jeszcze Marta pyta. Panie Pawle, jak wygląda aktualnie portfel DNA Rynków? Czy zaszły jakieś zmiany? W październiku przed urlopem e, czterotygodniowym pozwoliłem sobie w, z portfela DNA Rynków przerzucić je tylko i wyłącznie na gotówkę. A były tam akcje amerykańskie, były tam akcje chińskie. Ale wychodząc z założenia, że jeżeli się jedzie na urlop, to nie można myśleć o inwestycjach. Cały portfel został e, skaszowany, czyli mówiąc wprost, przerzucon, przerzucony do gotówki. E, portfel DNA Rynków. Od 2014 roku, już w regularnym cyklu, spokojnie będziemy, będę w stanie go tutaj dla Państwa pokazywać, co się zmienia i w jakim stopniu, ale na razie do końca roku już żadnych zmian w tej chwili nie będzie, aby się zwyczajnie ze wszystkim wyrobić, więc to też powróci. Widzę, że Państwo bardzo uważnie oglądają. Bardzo dobrze widać, że druga część aktywnych widzów jest potrzebna. Ta druga część programu dla aktywnych widzów. Zobaczmy, co jest dalej. I e, Raf pyta. Witam. Przy uwzględnieniu informacji, jakie już poznaliśmy, to mam pytanie o portfel DNA. I czy warto teraz rozpocząć wchodzenie na Azję, Chiny i Japonia, Europę rozwiniętą i rynek polski akcyjny? E, jak najbardziej, proszę Państwa, tak. Tylko, tylko, tylko że za każdym razem pamiętajmy o tym, aby inwestować tą łyżeczką. My w portfelu DNA Rynków będziemy właśnie propagowali takie inwestycje łyżeczką, powoli, kawałkami, a nie jedną wielką chochlą, gdzie faktycznie Inwestujemy od razu i możemy mieć problemy. Zatem w ten sposób, tak powoli, jak najbardziej ok, w ten sposób naraz i na hura absolutnie nie. Jeżeli chodzi o Japonię, która jest już droga, i Chiny, które już sporo podrosły, i Polskę, która jest trochę w stagnacji, myślę, że to takie regularne dokupowanie, czyli spokojnie, łyżeczką, a nie chochlą, naprawdę będzie dobrym pomysłem e, i zyskownym, tylko nie w skali miesiąca czy dwóch, ale w skali raczej dwóch lat, bo to o tym o to nam chodzi, aby wtedy zarabiać. A więc spokojnie, nawet po dużych wzrostach najlepiej jest inwestować małymi porcjami, bo tymi dużymi jest bardzo duże ryzyko. Takie Chiny że taka Japonia spokojnie. I nie mogą spaść o 15%, nawet Stany o 15% i nic wyjątkowego się nie stanie. A jeżeli będziemy inwestowali małymi kwotami, to nam też się nic wyjątkowego nie stanie. Co innego, jak zainwestujemy od razu dużą gotówkę, i wtedy będzie problem. No to skoro już wiemy to, to zobaczmy, co jeszcze Was interesowało. Jeszcze Kamil pyta, czy warto inwestować w akcje Ukrainy. No, prawdę powiedziawszy, nie wiem, co to takiego akcje Ukrainy. Zgaduję, że chodzi o akcje ukraińskich spółek na giełdzie w Polsce lub w Ukrainie, i myślę, że tutaj jednoznaczna odpowiedź, konkretna i konstruktywna, brzmi absolutnie, moim zdaniem, nie warto. Dlaczego nie warto? Napięcie geopolityczne i duże ryzyko z tym związane absolutnie nieprzewidywalne jest problemem. Problemem dla Wyceny akcji i dla stwierdzenia, czy faktycznie warto coś kupić, czy nie warto czegoś kupić, czy gdzieś wybuchnie pożar albo spadnie bomba tego nie wiemy, więc ja w takie ryzyka bym się absolutnie nie bawił, choć można zarobić pewnie dużo, jak się okaże, że wojny nie ma albo że jakaś fabryka sobie radzi lepiej, to moim zdaniem ryzyko jest zdecydowanie za duże i niewarte świeczki, nie warte gry w ogóle o takie pieniądze. A więc Ukrainie dajmy i akcjom ukraińskim raczej spokój, jeżeli chodzi o spokojne i stabilne inwestowanie. Zobaczmy, co jeszcze. I, a jest jeszcze jedno pytanie od Mariusza. Panie Pawle, jak TLTRO, czyli ten program, o którym mówiliśmy dzisiaj w odcinku DNA Rynków, będzie miało przełożenie na rynek walutowy? Jeżeli chodzi o rynek walutowy, to myślę, że największe przełożenie byłoby na kursie euro do dolara, bo informacja o tym, że takie TLTRO będzie, czyli ten program będzie, mogłaby sprawić, że euro spadnie jeszcze bardziej, a dolar nam o, tablica, nie ma takiego odcinka DNA, aby tablica nie robiła psikusa, a dolar e, zyska na wartości. No to jeszcze raz, euro w dół, dolar w górę, i ta bariera 1,20 myślę, że zostałaby wtedy przełamana na euro-dolarze, gdyby się potwierdziło, że coś takiego będzie. A więc to byłaby najważniejsza zmiana, co też by oznaczało, że jeżeli chodzi o kurs dolara do złotego sięgnęlibyśmy poziomu e, około 3 zł 45 groszy. Do e, euro, do e, dolarów, do to było dolar do złotego, a euro do złotego, no pewnie by urosło gdzieś w okolice 4,20. A więc osłabienie polskiego złotego, co byłoby wbrew pozorom dobre e, dla polskiej gospodarki, bo eksport by nam się poprawił i wtedy te polskie misie na 2015 rok wyglądałyby lepiej. A więc TLTRO, ten program, wcale nie taki zły dla polskiej giełdy i dla gospodarki. No trochę namiesza, ale... Na razie wszystko wskazuje na to, że namiesza in plus. I to już chyba wszystkie pytania do tego odcinka DNA Rynków. Z tego co widzę od reżyserki, serdecznie Państwu dziękuję za pytania, za aktywny udział. I oczywiście zapraszam na kolejny odcinek DNA Rynków, gdzie będzie o giełdach, gospodarkach, o Twoich pieniądzach i o tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Nie przegap. Do zobaczenia za tydzień.